Elo, welorowyści kolarze, to dzisiaj Wam pokażę to szosę aerodynamiczną od Crossa. O tej szosie już wiedziałem prawie rok czasu, widziałem ją, że tak powiem, w panelu B2B i byłem bardzo ciekaw, kiedy ona się pojawi i mija praktycznie już właśnie rok, kiedy w końcu ona jest. Jest to prawdopodobnie jeden z tańszych rowerów aerodynamicznych, jeżeli chodzi o konkurencję. Jeżeli ktoś nie wie, czym charakteryzuje się rower aero, to dokładnie chodzi o te kształty, czyli rower jest tak wyprofilowany, że on nie jest nastawiony na lekkość, tylko na szybkość i tak, aby po prostu stawiał on najmniejsze opory. Oczywiście jest jeszcze kwestia, że opory stawiamy my sami, ale no, jeżeli chodzi o tutaj takie tematy marketingowe, no to każdy z producentów zawsze się prześciga o to, żeby rower był jak najszybszy. I zobaczmy, czy ten rower faktycznie może być taki, więc na razie przejdę do takiej ogólnej specyfikacji tego roweru, a zaraz przejdę do tematu samej ramy. Tak, pierwsze co rzuca się w oczy, to tutaj jest bardzo charakterystyczne, to na pewno jest ta kierownica. Kierownica jest karbonowa ze wspornikiem marki FSA, gdzie mamy już pełną integrację, jeżeli chodzi o linki i pancerze, nic nam nie wystaje, więc wszystko jest fajnie pochowane. Oczywiście ma to swoje plusy i minusy, bo plusem na pewno jest, powiedzmy, ta aerodynamika i wygląd, ale minusem oczywiście jest, jeżeli chodzi o kwestię serwisowania, bo jeżeli będziemy chcieli wymienić linkę, pancerz, czy ewentualnie nawet zmienić sam wspornik na dłuższy czy też krótszy, no to jest już troszeczkę zabawy. Bo to nie jest łatwy temat, trzeba tutaj normalnie wszystko porozpinać i wtedy zacząć się bawić. Ale jeżeli chodzi o samą kierownicę, no to jest naprawdę ciekawa wizualnie. Tu teraz myślę, że Remco Evenepoel by się cieszył z tego ustawienia klamek. One tak przyszły na razie w tej konfiguracji, ale to na pewno będzie zmienione, bo klamki pewnie pójdą troszeczkę do zewnątrz. Sama kierownica też ma flarę, może to jest mało typowe jeszcze przy rowerach szosowych, ale ona ma delikatną flarę, nie jest to jakoś mocno duża i to powoduje to, że u góry będziemy mieli taki węższy chwyt, czyli taki jeszcze nawet bardziej aero, a w momencie, kiedy chcemy zrobić jakiś sprint czy coś, no to na dole mamy trochę szerszą kierownicę. Dodatkowo jeszcze sama kierownica ma delikatny wznios, to jest niedużo, bo jest centymetr, ale zawsze to też poprawia komfort, więc mimo, że rower jest nastawiony na jazdę szybką, to jednak nie wyklucza się, że tym rowerem będzie się jeździło wygodnie, jeżeli chodzi o pozycję, bo sama pozycja, ale to też, bo do samej pozycji jeszcze przejdziemy tutaj, ale nie da się ukryć, że to też troszeczkę nam komfort poprawi i no też jeżeli chodzi o kierownice tutaj karbonowe z takim profilowaniem, no to zawsze ten chwyt jest dużo przyjemniejszy i dlatego też tutaj nie potrzeba tak nawijać owijki do samego końca, bo sam karbon w dotyku i tutaj przy takim profilowaniu jest naprawdę spoko. Kolejna kwestia, no to osprzęt Shimano 105, ale jeszcze 11-rzędowy, czyli R7000. Tutaj niektórzy będą uważali, że to jest minus, bo mniej więcej w podobnym budżecie będzie można już znaleźć rower na nowej 105. Ale nie do końca jest to plus, bo przyznam szczerze, że ostatnio był u nas na serwisie właśnie taki rower z kasetą 12-rzędową i co się okazało, że przy najmniejszych koronkach łańcuch trochę ociera o inną koronkę. Widać, że się ociera. No. Więc jest to coś dziwnego, ale fakt, że tam nie był zastosowany oryginalny łańcuch szimanowski, więc może to jest tego kwestia, ale to jest temat jeszcze do wyjaśnienia. Więc fajnie, że
na przykład niektóre rowery mają już nową 105, ale nie do końca fajnie, jeżeli faktycznie ten problem będzie występował. Czas pokaże. Tak, klamko manetki, Shimano 105, hydrauliczne. Mechanizm korbowy dosyć sporawy, bo tutaj taki sprinterski 52-36, więc faktycznie rower jest nastawiony dla tutaj powiedzmy jazdy sprinterskiej. No i bardzo cieniutka, bardzo ciasna kaseta, bo tutaj chyba największa koronka to jest 11-28, czyli stopniowanie będziemy mieli naprawdę bardzo, bardzo fajne, ale jeżeli będziemy jeździć po górkach, no to dużo będziemy manewrować przednią przerzutką. Sztyca profilowana, karbonowa, bardzo ciekawie wygląda. Nie wiem, czy będzie mocno pracować, ale myślę, że tutaj raczej to będzie w miarę sztywne. Pod tą gumą czai się oczywiście zacisk. Tutaj w pełni wszystko aerodynamiczne. No i siodełko Physic Argo z otworem już takim pełnym. Te siodełka są dobrze znane eskerażom, gdzie tutaj jest całość jest zakryta, a przy siodełku szosowym już jest taka większa wentylacja. A propos Physica, zapomniałem też wspomnieć tutaj o owijce. Owijka też wszystkim eskerażom dobrze znana, bo praktycznie we wszystkich modelach ta owijka jest stosowana. Jeżeli chodzi tutaj o kwestie osprzętowe, no to pozostają nam jeszcze koła. Tutaj koła Vision Trimax 35. I to są koła aluminiowe, ale o dziwo to są bardzo lekkie koła, bo one wedle specyfikacji mają tylko 1535 gramów. A może i rys. Rysów. Rysów czy rys? Rysów. Rysy. No, wycofuję się z tego. To, co zauważyłem na pierwszy rzut oka, że tak, no wiadomo, profil tutaj 35 mm, ale bardzo ciekawe jest to, że przy nyplach mamy dodatkowe jakby takie wzmocnienie, czyli domyślam się, że sama obręcz aluminiowa jest, ścianka jest dosyć cienka i specjalnie są też wzmocnienia właśnie przy nyplach, aby to wszystko no było tutaj takie pewniejsze, tak? No bo jeżeli przy nyplach byłoby też wycieniowane, no to jest szansa, że może z czasem pękać. Same koła nie są tanie, bo jak patrzyłem na internecie, kosztują około 3000 zł, czyli tak naprawdę już jakieś tańsze karbonowe w tej cenie też można uzyskać, więc załóżmy, że to jest takie, są lepsze koła aluminiowe, lekkie, o profilu 35 mm, gdzie przy tym rowerze wyglądają już nawet dosyć solidnie, ale wiadomo, dla typowego sprintera lepsze byłyby jakieś 45 czy 50. Pozostaje jeszcze kwestia opon, tutaj Schwalbe Pro One. I jak ja sam osobiście nie jestem zwolennikiem Schwalbe, no to akurat o tych oponach słyszałem nawet dosyć pozytywne opinie, chociaż nigdy w życiu na nich nie jeździłem, ale sam z ciekawości bym zobaczył, jak one się sprawują w praktyce. Są one szerokości 28 mm, czyli już tak dosyć szeroko, choć nie widać tego tutaj teraz po profilu. No i jeszcze z takich kwestii, co zapomniałem wspomnieć, no to tutaj tarcze są shimanowskie na centerlocka i już nie są, że tak powiem, najbiedniejsze, bo już są to na poziomie jakiejś deorgi. Z minusów takich, jak już tutaj jestem po tej stronie, no to mogę tutaj minus dla mnie wizualny, jeżeli chodzi o zaciski sztywnych osi, bo są oryginalne shimanowskie, ale jeszcze z takim motylkiem, więc no załóżmy, że jest to bardzo fajne, szybkie rozwiązanie, jeżeli chodzi o jakiś serwis, no ale jeżeli jest to szosa aero, no to tutaj już stracimy pewnie 1 watt na tym, że te zaciski są takie zewnętrzne. A propos rzeczy zewnętrznych, to nie ma tutaj łożysk zewnętrznych na suporcie, tylko jest Pressfit. Dobra, na koniec przejdźmy do samej ramy. Nie tak, jest ona oczywiście wykonana z karbonu. Profilowania są naprawdę bardzo ciekawe. Jak widziałem ten rower na zdjęciu, to nie robił na mnie on takiego wrażenia, ale powiem szczerze, że na żywo jest na pewno dużo, dużo ładniejszy i ciekawszy. Chociaż rower jest po prostu w zwykłym czarnym kolorze z siwymi napisami. Fajnie się to integruje z kołami, z oponami, bo też są w podobnym kolorze. Rower sam jest tutaj, jeżeli chodzi o lakier, no to jest on w takim delikatnym brokacie.
ale nie ma żadnych jakichś takich ciekawych wstawek, jest on naprawdę bardzo mocno stonowany. Jeżeli chodzi tak o rozmiary, no to tutaj jest najmniejszy możliwy rozmiar, czyli SK na długość 52 cm, efektywna długość górnej rury, maksymalny rozmiar, tak, M-kę mamy chyba 54,5, z już L-kę mamy dosyć długą, bo chyba jest 577 mm i na końcu jest XL-ka, czyli 590, czyli naprawdę już dosyć długi rower. W połączeniu tutaj z tą kierownicą ona też się wydaje dosyć długim reachem, więc naprawdę możemy tutaj fajnie aerodynamicznie się na tym rowerze złożyć. Nie da się ukryć, że rower jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy i interesujący. I sam szczerze, bo jak zobaczyłem go pierwszy raz w cenie 12,5 tysiąca, pomyślałem, że to wcale nie jest jakaś ciekawa opcja, ale po przeliczeniu tego, że same koła kosztują 3 tysiące, że jest tu karbonowa kierownica z pełną integracją, no to już te koszty też się robią, więc nie jest to zła propozycja. Rower jest, że tak powiem, kompletny. Tak naprawdę od samego początku nie trzeba w niego inwestować, aby ten rower był jakiś szybszy, zwinniejszy czy lżejszy. Dużo tutaj raczej z wagą się nie powalczy. I a propos wagi, właśnie, bo Cross podaje na stronie, że to jest waga 7,4 kg i ja powiem szczerze, że jak zobaczyłem tą wagę, mówię to wow. Jeżeli faktycznie rower za te pieniądze ma taką wagę, to naprawdę spoko, ale jeżeli... Ale w rzeczywistości wiedziałem, że ta waga będzie inna i chłopaki jak ważyli, no to jest chyba jakieś 8,2 kg w rozmiarze S, a w MC miało mieć 7,4, więc gdzieś tam coś z tą wagą poszło nie tak. A ja właśnie jestem niedaleko sklepu, w którym pracuję, czyli PG Bikes, ulica Łanowa 25. Tak. I wracam do pracy, bo robota czeka. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzu. Na wszystkie będę starał się odpowiedzieć. Możecie pisać, czy ten rower Wam się podoba i czy to jest faktycznie bardzo dobra propozycja od Crossa. A ja tymczasem kończę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.